Nasz synek skończył 16 miesięcy, no i zdążył już zwiedzić Hiszpanię, Dubaj, Malediwy, no i jeszcze kilka innych miejsc, zanim się urodził, ponieważ wtedy też aktywnie podróżowaliśmy. No ale oczywiście, jak dla każdego rodzica, ta pierwsza wspólna podróż jest bardzo stresująca. Więc dziś opowiemy Wam o tej naszej wspólnej pierwszej podróży, ale nie tylko tej pierwszej, również o kolejnych. Do tego odcinka zaprosiłam mojego męża, ponieważ wszystkie rodzinne podróże odbywaliśmy z naszym synkiem wspólnie. Nigdy na szczęście nie przyszło mi się mierzyć z podróżą w pojedynkę z Chriskiem, tylko zawsze jesteśmy razem. No więc dzisiaj opowiemy o tych naszych doświadczeniach i wrażeniach, nie? No było kilka podróży, było dużo wrażeń. No dobra, pierwsza podróż. Wiem, Wilanów, dom. Szpital, dom. Pierwsza dłuższa podróż, nie to, że ze szpitala Dobrze. Do domu. Ale szczerze, ten stres, jaki ja miałam w momencie, jak my jechaliśmy ze szpitala do domu, ja nigdy w życiu się nie stresowałam, że te polskie drogi są tak nierówne jak wtedy. Pierwsza krótka podróż, Polska. Tak, no i ogólnie my świetnie wspominamy nasz Sopot. Gorzej było z tym pakowaniem, no bo to było pierwsze nasze pakowanie z dzieckiem. Ja miałam wrażenie, że potrzebujemy absolutnie wszystkiego. Było zabrane wszystko, co było tylko możliwe. Wszystko, co było w szafach, zostało opróżnione, zabrane. Czyli jechaliśmy w dwa samochody, w tym jeden był busem samochód. Dlaczego tak powiedziałeś? Bo taka prawda. Ta podróż minęła nam świetnie. To było łatwe. Dziecko spało. Całą drogę? Całą drogę. Praktycznie on był malutki. Ile miał miesięcy wtedy? 3? No mniej więcej, z 3 miesiące. Malutki, no to wiadomo, że takie dziecko dużo śpi. Ale faktycznie na Chriska auto działa bardzo usypiająco, choć nie myślałam, że w ciągu dnia on będzie w stanie przespać jakby no tyle godzin na raz w jednej pozycji. I to takim ciągiem. Super dziecko do podróżowania. Naprawdę. I pamiętam, że był taki malutki, że jak potrzebowaliśmy go na przykład przewinąć, to robiliśmy to w bagażniku. Była przepiękna pogoda, Krysek był zadowolony, jakby nie odczuł zmiany miejsca, nie spowodowało to w nim, no wiem, że zabrałam pół domu, dlatego, nie spowodowało to w nim jakiejś zmiany zachowania, czy tego, że dziecko nie śpi, czy jest bardziej nerwowe, nic, było wszystko doskonale. Jak na niemowlaka, zachowało się super. Świetnie wychowany. Bardzo dobrze. Czuć dobrą rękę ojca. Zdecydowaliśmy się na Dubaj. Po pierwsze, bo jakby bardzo często latamy do Dubaju i go lubimy jakby to miejsce dla siebie na wakacje, ale też wybierając miejsce na wakacje z dzieckiem, braliśmy pod uwagę takie czynniki, na które jakby wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Opieka zdrowotna. Ważne dla nas było również to, żeby był bezpośredni lot. Który trwa 5 godzin w sumie. Potem wybieraliśmy również miejsce, które będzie nam zapewniało dobrą, ciepłą temperaturę, ale też nie jakiś super upał. No to był październik. No i biorąc to wszystko pod uwagę, padło właśnie na Dubaj. I tej decyzji absolutnie nie żałujemy, było świetnie. Oczywiście pakowanie znowu było dla nas wyzwaniem, więc tak, zabraliśmy jeden wózek, który służył nam świetnie. Poza tym też są takie super wózki na lato, które mają takie części zrobione z siateczki, że dziecko w tych cieplejszych temperaturach się... To jest bardzo przewiewne i nie poci się, to jest super. To jest ekstra. Oceń moje pakowanie, proszę. Pakowanie było perfekt. Ale były na pewno pół walizki były pampersy, jedna walizka, drugie pół było jedzenie, na wszelki wypadek, gdyby w Dubaju nie było. I ogólnie było wszystko. Perfektne, perfekt było spakowane. Sporo ubranek. Za dużo. Nie, no właśnie chciałam powiedzieć, że wszystkie się przydały. A małego ubranek? To tak. A mówię o naszych. A nie, dużo. Nikt o twoich teraz nie słucha. Dobrze. W samolocie baliśmy się, że będzie... A, jak minęła nam podróż. Dokładnie. Ja pamiętam tylko jedno, że ja się najbardziej martwiłem, że będą go uszki bolały, będzie płakał. Tak, ale byliśmy super na to przygotowani. Po pierwsze, mieliśmy pod ręką smoczki. Po drugie, wodę z butelką. Tak. Po trzecie, ponieważ chodzi o to, że też te błony tam się wysuszają, bo ja rozmawiałam o tym z lekarzami, więc wkropiliśmy do noska specjalny olejek, który też miał powodować, żeby te uszka się nie zatykały. I na szczęście się nie zatykały. Znaczy nie, no, genialnie. Spał cały czas,
przykładowe, wzorowy niemowlak na pokładzie. Nikt się nie zorientował, że jest na pokładzie. Także jeżeli chodzi o taką podróż, to był totalnie bezproblemowy. No i w sumie wrócił na stare śmieci. No tak, już tam był, jak był w brzuchu. Jak był w brzuchu, nawet ma zdjęcie. Tak. Ale to ja zwyczajnie zapomnę, to jest moje ulubione. On jest też taki, no jeszcze wtedy był malutki, ale on był zawsze bardzo spokojny, nie płakał, zawsze się uśmiechał do wszystkich ludzi, jest taki bardzo otwarty. Ale to była ta podróż też taka fajna, że on leżał w jednym miejscu. Jak się go położyło, to dziecko leżało. I teraz to doceniamy to. Nasz Krisek już nie jest malutkim dzieckiem. I doceniamy to, jak to dobrze jest, jak dziecko leży w jednym miejscu i takie jest spokojne, pod parasolem. Trzeba mu dać tylko smoczek, zmienić pampersa. To jest fajny okres. Tak, ale wtedy też musimy powiedzieć o tym, że Krisek pierwszy raz korzystał z takich atrakcji wakacyjnych. Czyli na przykład zaliczył basen. To najlepsze rzeczy były na świecie. Więc basen zaliczał codziennie, nawet kilkukrotnie, bo uwielbia wodę, czuje się jak ryba w wodzie i świetnie pływa. Jeżeli chodzi o zmianę czasu, to w Dubaju ona jest bardzo niewielka, więc tak naprawdę Krisek w żaden sposób tego nie odczuł, ani dzięki temu nam nie dał tego odczuć. Więc spał zupełnie normalnie i wszystko się odbywało w takim standardowym rytmie. Zaskoczyli mnie tak naprawdę ogromnym asortymentem i wyborem żywności dla dzieci. Był zdecydowanie większy niż w Polsce, ciekawy, więc też kupiłam sporo tam rzeczy. I dzięki temu też wprowadzaliśmy Kriskowi różne nowe smaki będąc tam, ale w hotelu było wspaniale i tak naprawdę tam w restauracjach robili nam również cudowne jedzenie specjalnie dla Kriska. Nie było żadnego problemu, jak poprosiłam ich, żeby zrobili taki rodzaj musu z miksowanych owoców i właśnie specjalnie dla Kriska miksowali jakieś tam bananki z mango, z czymś tam w ogóle. Wspaniałe rzeczy i okazało się, że te rzeczy, które kupiłam w markecie, no to wolałam mu nie dawać, bo mieliśmy dostęp do tak wspaniałego jedzenia. Świeżego. Na miejscu. Więc ogólnie cała podróż do Dubaju, tutaj możemy mówić w ochach, jachach, jak było cudownie, jaki Krisek był świetny i tak dalej, ale też nie było tak, że nie było sytuacji trudnej dla nas i kryzysowej. I pływanie Kriska w basenie zakończyło się niestety jego chorobą. Bo okazało się, że troszkę wody mu tam ugrzęzło w uszku. No i musieliśmy wyzywać lekarza. Zbadał Kriska, okazało się, że ma zapalenie ucha. Dostał leki, no i oczywiście spowodowało to u nas bardzo duży stres, bo było to na chwilę przed powrotem do Polski. No i baliśmy się jednak bardzo mocno o kondycję tego ucha w samolocie. Tylko jeszcze tu jedno jakby stwierdzenie, prawda? Myślę, że większość osób to wie, przypominamy tylko, żeby te ubezpieczenia jednak były, bo się przydają. Bardzo się przydają, nam się przydały w każdej podróży. Jak do tej pory tak. Jeśli chodzi o Malediwy, to z moim mężem mieliśmy długie dyskusje na ten temat. Ja miałem właśnie obiekcje na temat, co się stanie, jak dziecko będzie chore. Mhm. Bo umówmy się, Male jest jednym dużym miastem tam, gdzie jest opieka. Sprawdziliśmy po pierwsze, jaka jest opieka bezpośrednio w hotelu, więc sprawdziliśmy, że jest tam i lekarz, i jakiś taki medyczny konsultant. Plus ja również sprawdziłam, gdzie jest najbliższy szpital i okazało się też, że nie trzeba jechać, lecieć na Male samolotem, tylko że łódką można dopłynąć tam kilkanaście minut do innej, większej wyspy. Sprawdziliśmy wszystko. No tak, ale też zabraliśmy odpowiednie lekarstwa, wiedzieliśmy, co może się... No ale też również, poczekaj, odbyliśmy konsultację z naszym lekarzem, z naszym pediatrą, który powiedział, no że jeżeli decydujemy się na taką podróż, no to konkretną ilość leków powinniśmy jednak ze sobą zabrać. Ale też to zapewniało nam komfort psychiczny, że jedziemy w jakiś sposób najlepszy z możliwych zabezpieczeni. Kolejna rzecz, no to wiedzieliśmy, że to już będzie dłuższa podróż, więc oczywiście to też był trochę stres, no bo to jednak była podróż trzyetapowa, umówmy się, to był lot do Dubaju, z Dubaju do Male i trzeci etap podróży, czyli takim samolocikiem malutkim już hydroplanem z stolicy Malediwów. Nawet mamy zdjęcia, jak on ma taki... Nauczyliśmy. Na wyspę. I na wyspę. Do tej podróży również dobrze się przygotowaliśmy. No perfekcyjnie. Więc, wiedzieliśmy, że w tym normalnym samolocie będzie wszystko ok, ale do tego malutkiego samolociku, który jest bardzo głośny, ja zakupiłam specjalnie dla Kriska słuchawki. Słuchawki też. Takie wyciszające, ponieważ dla dorosłych oni w takim samolocie rozdają zatyczki do uszu. No, dla takich małych dzieci to. A jemu kupiliśmy specjalne. Wyglądał słuchawki. Świetnie w tym. I chyba czuł się świetnie. Na Malediwach przestroga. Tak. Lepiej, no ja nie powiem tego. Nie chcę tu donosić. Nie, po prostu chodzi o to, że jakby w takich miejscach słońce jest
bardzo mocne. I mieliśmy wszystko, pięćdziesiątki i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dla dzieci, dla nas, wszystko super. Znaczy, kapelusiki, wszystko było. I my mieliśmy na przykład taką trudną sytuację, że faktycznie ja Chriska całego posmarowałam kremem i wyobraźcie sobie, że spiekły mu się powieki oraz okolica pod okiem. Ta skóra była tak wrażliwa i tak naprawdę przeze mnie nieposmarowana, że potem mały no, cierpiał strasznie. Natomiast w sensie, że to bardzo źle wyglądało, ale on był małym bohaterem. Jemu w ogóle nic nie było. On się zachował zupełnie normalnie, pamiętasz? Bokserzy po walce też są bohaterscy. No, więc to była nasza przygoda na Malediwach z dzieckiem. Lecąc na Malediwy, zabraliśmy ze sobą dużo rzeczy typu pampersy i tak dalej, no bo jednak na Malediwach w hotelu no, nie masz sklepu z wyposażeniem dla dziecka. Moment. Okazała się genialną osobą, która planuje to, wysłałaś maila do hotelu, że oczekujemy pampersy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było napisane, czego oczekujemy, bardzo prosimy o zakup, bo logika, że na nikt nie będzie wiózł, na ponad tydzień byliśmy tam, nie wiadomo ile pampersów, jedzenia i tak dalej. Znaczy wieźliśmy ze sobą, bo tak, faktycznie ja napisałam do hotelu takiego maila z prośbą, że przylatujemy z dzieckiem i bardzo proszę, żeby był do naszego pokoju już zakupiony zapas pieluszek. Ale nie tylko, żeby było tak, łóżeczko, żeby było podgrzewacz. To jest tak naprawdę ważna rzecz, że nie bójcie się pytać, czy w hotelu są pewne rzeczy, które przydałyby Wam się do opieki nad dzieckiem. Co więcej, jeżeli podróżujecie do hoteli tych dużych, to ważne, żeby te rzeczy sobie wcześniej zarezerwować, bo może być tak, że na przykład oni mają na przykład łóżeczka, wanienki czy coś tam, ale im nagle zabraknie, więc musicie się zabezpieczyć. Znaczy, oni to sobie gdzieś załatwią, to nie jest to, że zabraknie, tylko w tym momencie przyjazdu może nie być do dyspozycji. Tak. Ale hotele są nawet bardziej przygotowane. Pamiętasz, każdy hotel miał dla niego takie śmieszne klapeczki, jakieś mydełka dla niego, jakieś gąbki specjalne. To było mega fajne miłe. Gadżety. Żółwiki takie. Kosmetyki dziecięce. Kosmetyki dziecięce do kąpieli. Balsamy. Naprawdę, to takie aż było kaczuszki słodkie. Malutkie do to wanienki. Było mega słodkie. Tak. I hotele, naprawdę trzeba mówić hotelom, że to są małe dzieci, oni mają wszystko. Malediwów leciliśmy do Dubaju. I to taki fajny element, Sylwester. Tak. To było niesamowite. Sylwester, pierwszy Sylwester z dzieckiem. Z dzieckiem. W hotelu, w którym się zatrzymaliśmy... Było kilka rodzajów możliwości. Było kilka imprez noworocznych. Tak. I my wybraliśmy taką, która odbywała się w restauracji na świeżym powietrzu. Na plaży, szczerze. Mhm. I to było super. Bo zapytaliśmy, czy możemy wziąć dziecko i powiedzieli, nie ma problemu. I wzięliśmy Chriska ze sobą na Sylwestra. Elegancko ubranego Mucha, pamiętam, elegancki facet. Tak, bo miał ubranka i na święta Bożego Narodzenia, i na Sylwestra, inne stylóweczki, elegancik, ale był malutki. Wzięliśmy go ze sobą do tej restauracji w wózku. Tak. Podczas naszej kolacji dostał kaszę i zasnął, czyli normalnie zasnął, pomimo tego, że była super głośna muzyka i tak dalej. O północy, no wiadomo jak to w Dubaju, były spektakularne pokazy fajerwerków, więc było super głośno, natomiast jego nie ruszało nic, on po prostu w wózku spał. I później co, wracamy? Podróż była bardzo spokojna z nim. Jak zwykle. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to co? No to był oczywiście bardzo aktywny w wodzie, już bardzo fajny, komunikatywny, biegający praktycznie już sam. To był, pamiętasz, w Hiszpanii on zaczął sam chodzić. Także to też był wyjątkowy moment. No i też w Hiszpanii miał kontakt z innymi dziećmi, które były w swoim wieku, ponieważ byliśmy tam z naszymi przyjaciółmi, którzy mają dzieciaki. No więc to był taki fajny moment, bo tam była masa dzieci, w różnym wieku były te dzieci. I też było bardzo słodkie to, jak większe dzieciaki zajmowały się tymi małymi. Byłoby tak może za słodko, gdyby w ten sposób to zakończyć, bo jednak ostatnie dni w Hiszpanii były dla nas znowu ciężkie, ponieważ Chriskowi zaczęły wychodzić ząbki. Dostał gorączki 40-stopniowej. W Hiszpanii nie wzywaliśmy do niego lekarza, bo wiedzieliśmy, że są to ząbki, jakby już znamy te objawy, choć to był pierwszy raz, kiedy tak bardzo jakby doskwierało mu to ząbkowanie. Nigdy wcześniej, kiedy byliśmy w Polsce, nie miał takiej gorączki. Miał.
Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o naszej podróży do Hiszpanii, to tutaj jest link do filmu, w którym dowiecie się wszystkich szczegółów. Mam szczerą nadzieję, że te podróże, które są za nami, to jest dopiero początek odkrywania świata przez Chriska. Chcemy mu jeszcze masę rzeczy pokazać, w piękne miejsca go zabrać. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że te podróże, pomimo że są piękne i wspaniałe, to często coś się dzieje, jak się zabiera dziecko. Zawsze coś się wydarzy, więc trzeba być na to absolutnie przygotowanym. No i cóż, te podróże na pewno uczą nas cierpliwości, no ale też jesteśmy bardzo ciekawi w tym momencie Waszych doświadczeń z podróży z dziećmi, więc opisujcie swoje zdarzenia, swoje trudne sytuacje, ale też te ciekawe anegdoty. Zostawiajcie w komentarzach, bardzo na nie czekamy. Z radością poczytamy, że Wam też może nie było tak super. Nam było super. Momentami zabawnie, tak. No, ale też momenty są takie, że no, dziecko, zawsze coś się dzieje z dziećmi. Dokładnie, także słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Jak Wam się podobało, to oczywiście standardowo dawajcie paluszek w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!